Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj wreszcie do recenzji Pixela 6. Tak, wreszcie, bo minęły ponad 3 tygodnie, a miało być na 2 tygodnie. Telefony jak Pixel 6, tak samo 6 Pro, wypożyczone od Tomka. Dziękuję za bezinteresowne wypożyczenie telefonów, bo niektórzy pisali: o, fajnie, dostałeś na zawsze. Nie, oddaję te telefony, powinienem je dawno już temu oddać. Przepraszam za to opóźnienie. Natomiast jak dobrze pamiętam, moje pierwsze wrażenia, one były takie mocno pozytywne. W sensie ta miłość do Pixeli, jakby ominięcie tej jednej generacji i ten powrót był taki bardzo mocno entuzjastyczny. Pomijałem już fakty takie dość oczywiste, że te telefony nie są jakieś takie super urodziwe. Okej, wyglądają inaczej, ale ilość wiadomości, które od Was dostałem, że hej, coś tutaj nie działa, tu są jakieś problemy, była rzeczywiście bardzo duża. I jak zobaczyłem oczywiście sam, że 5G też nie działa, bo mam karty z 5G i się nie wyświetlało 5G, Wi-Fi calling nie działa, z tego co mówiliście, ja nie używam tego u siebie operatora. Natomiast pokazały się też problemy takie jak scrollowanie, pojawiały się liczne screeny od Was, że aplikacje poszczególne się wyłączają, zamykają, że się nie da czegoś zrobić. Ostatnia aktualizacja, która w ogóle przyszła bardzo późno, właściwie wczoraj, czekałem specjalnie na nią, żeby nagrać ten materiał, czy nie rozwiązuje pewnych problemów. Przyszła 13 grudnia, gdzie 5 grudnia grudniowe poprawki miały już Samsungi, coś się nie zdarza właściwie nigdy na Pixelach, żeby przyszło to tak późno. I niestety nie wszystkie problemy zostały rozwiązane. I wiele w ogóle tych rzeczy, które na start nie zostały wprowadzone w tych telefonach, i wydaje mi się, że optymalizacja w ogóle nadal niestety na nich leży. I przejdźmy sobie przez te wszystkie punkty recenzji, ale odnosząc się do Waszych komentarzy, bo było ich też sporo. Jeżeli chodzi o design, oczywiście było to podzielone, niektórzy mówią, że fajnie, że coś innego, inni mówią, że okropnie to wygląda, jakiś Robocop i tak dalej. Ja się gdzieś tam po części zgadzam. Mnie najbardziej boli, tak jak mówiłem wcześniej, to, że nie mamy tutaj tych kolorowych guzików, to jest niestety słabe rozwiązanie. To była taka wyjątkowa funkcja, jeżeli chodzi, może nie jedyne telefony, ale było to takie rozpoznawalne przez Pixele, więc szkoda, że niestety tego nie zachowali. Brakuje tego, bo telefon jest świetnie zbudowany tutaj bez dwóch zdań. Czepiali się niektórzy, że mówię, że jest źle wyważony. No jest źle wyważony. Jak mam ileś tych telefonów do testu w ciągu roku, to wiem, które telefony mogę komfortowo trzymać i pewnie trzymam, nawet jeżeli nie mam tego uchwytu jakiegoś takiego mocnego gdzieś tam w rękawiczkach. Z tym telefonem się nie odważył, już pomijam to, że to nie jest mój telefon, ale kwestia tego wyważenia niestety i tego aparatu, który przeważa bardzo często, zdarzyło mi się kilka razy, no i o mało by mi telefon gdzieś tam nie poleciał na ziemię. Ale ogólnie z tych rzeczy, do których naprawdę mogę się przyczepić, już pomijając te przyciski oczywiście, to tylko ramki, które w telefonie za 3000 zł po prostu nie wyglądają atrakcyjnie. Są grube, masa smartfonów, które również mają płaskie ekrany, bo to trzeba podzielić na te telefony, które mają zakrzywione i płaskie. Wyglądają też lepiej, bo mają cieńsze te ramki. No, nie poszło wszystko moim zdaniem idealnie tutaj. Chciałbym, żeby to wyglądało nieco lepiej i na pewno odbiór urządzenia byłby lepszy. Chociaż zwracam uwagę, że są one w miarę symetryczne, więc nie boli aż tak mocno. Natomiast porównując dowolny ten telefon z każdym innym, niestety będziemy mieli odczucia, że nie wszystko zostało tutaj przemyślane w 100%. Kolejna rzecz, do której się odniosę, to jest ekran. Tutaj generalnie większość osób nie ma jakichś zastrzeżeń, 90 Hz jest w porządku, chociaż jest problem i przejdziemy sobie do tego przy optymalizacji i wydajności sprzętu. Natomiast co do samego ekranu, większych zastrzeżeń nie mam. Wiadomo, nie jest tak jasny jak topowe ekrany, no powiedzmy w tym przedziale cenowym, no bo one potrafią nawet sięgać 1300 nitów. Tu jednak ten zakres moim zdaniem jest niższy i myślę, że może tylko w skrajnych warunkach będzie gdzieś to jakby odczuwalne. W normalnym użytkowaniu raczej dla większości osób nie. Kolejna rzecz to głośniki. Dużo osób pisało, że one są lepsze niż ja uważam, że mają doświadczenie, że są po prostu bardziej przyjemne. Ja zwrócę uwagę, że po pierwsze, tego czego nie ma w tym telefonie, to nie ma możliwości żadnej korekcji, w sensie nie ma możliwości nic zrobienia z tymi głośnikami. Na ogół smartfony flagowe, które mają głośniki stereo albo też nie, mają zawsze jakiś korektor. Jest to sygnowane jakimś Dolby Atmos czy czymkolwiek innym i można po prostu jakby te preferencje dźwięku zmienić, więc jest czasami wygodniej oglądać filmy, czasami słuchać muzykę i można sobie to dopasować. Tu niestety nic zrobić nie można. I tego basu trochę jest, natomiast w porównaniu do najlepszych telefonów, moim zdaniem, czyli do iPhone'a 13 Pro Max i do ROGfona, który jest najlepszy, i trójki, i piątki, no to tutaj podjazdu za bardzo nie ma. Jest dobrze, ale na pewno w żaden sposób, przynajmniej dla mnie, rewelacyjnie.
Bateria. Podchodzę chyba do niej trochę bardziej liberalnie niż wy, bo dla mnie 4-6 godzin, jeszcze 6 godzin z kawałkiem SOTU to są bardzo dobre wyniki, ja więcej bym nie potrzebował. Oczywiście im więcej, tym lepiej, natomiast to jest taki wynik, który jest dla mnie w zupełności satysfakcjonujący. Nie ma też problemu z tym, żeby telefon rozładowywał się od gdzieś tam leżenia, żeby się drenowała bateria, więc moim zdaniem jest ok. Natomiast wolne ładowanie. Bateria 4600 z kawałkiem, natomiast 30-watowe ładowanie dla flagowców to jest wolne. Dla mnie, no nie do końca. Okej, chciałbym, żeby czasami się szybciej telefon podładował, szczególnie jeżeli się gdzieś tam śpieszyłem, żeby wyjść. Natomiast w takim codziennym użytkowaniu myślę, że jest to dużo bardziej zdrowe dla baterii. Jeżeli ktoś myśli o telefonie tak w ujęciu takim, powiedzmy, dwuletnim czy trzyletnim, na pewno podziękuję, że nie ma dużo szybszej ładowarki, bo jakby no, naturalnym krokiem jest korzystanie z niej i też katowanie trochę tej baterii. Ja bardzo często korzystałem z indukcyjnej, z Pixel Standa, więc i tak aż tak często nie sięgałem po tą, która jest, właściwie tylko kabel jest w zestawie. I telefony oczywiście ładują się też wolniej na innych ładowarkach i nadal nie są kompatybilne z wszystkimi. To nadal nie ze wszystkimi kablami, nie ze wszystkimi ładowarkami. Huawei na przykład w ogóle nie ogarniają tych telefonów ładowarki. Znaczy właściwie ten telefon nie ogarnia ładowarek Huawei, bo te ładowarki są te ładowarki ładują inne urządzenia bez problemu, więc raczej jest coś tutaj nie tak z telefonem. Ale ogólnie tak sumarycznie powiem, że okej, trochę wolno, dla mnie wystarczająco, natomiast wyniki na baterii są w porządku, więc tutaj się specjalnie nie obrażam. Jeżeli chodzi o samego Androida 12, no tu bym powiedział, że jest dobrze, te zmiany są w porządku, wygląda to ładnie, natomiast liczyłem jeszcze na jakieś większe zmiany w tej 12. W sensie tu nie ma jakiegoś science fiction, to nie są zmiany jakieś względem 11, które by powodowały, że nie można rozpoznać tego systemu. Okej, te palety kolorów plus oczywiście te nowe widżety, to są wszystko fajne dodatki, ale właściwie jedyne dodatki plus oczywiście informacje o tym, czy korzystaliśmy z mikrofonu, głośnika, kamery, no, ale to są rzeczy, jeżeli ktoś miał kontakt z iOS-em, które już znamy od tam przynajmniej półtora roku, więc są te zmiany, ale takie naprawdę jest bardzo subtelne i myślę, że chyba czegoś mi tutaj zabrakło. Chciałbym, żeby po prostu to wyglądało troszkę inaczej. Chociaż zwracam uwagę, że i wibracja, która jest świetna, jeżeli chodzi o jakość śliczka, plus wyczucie, w których momentach ma się uruchamiać, jeżeli robimy konkretne funkcje i te dźwięki dodatkowe, które są bardzo przyjemne, no i animacje, czyli wygaszanie, rozjaśnianie ekranu, to wszystko jest super. Minus, nadal nie poprawiono skanera odcisków palców, działa przeciętnie, rozpoznawania twarzy nadal nie ma, no można ewentualnie skorzystać, tak jak mówiłem wcześniej, ze smart locka. Natomiast co do wydajności, już pomijam tą kwestię tego, że ten Tensor to oczywiście Exynos i tak dalej i ogólnie urządzenie w codziennym użytkowaniu działa dobrze. Naprawdę nie mogę powiedzieć, że jest źle, natomiast są takie wypadki, gdzie telefon po pierwsze się mocno nagrzewa i to nadal występuje, znowu wczoraj wieczorem po aktualizacji, jak już telefon ochłonął, pograłem sobie w Infinity Flight i niestety nadal bardzo mocno się nagrzewa, w sensie nadal do takiego stopnia, że jest dużo cieplejsze od innych konkurencyjnych urządzeń, które w tych samych ustawieniach bym odpalił grę. Sprawdzałem to na S21 Ultra i nawet ten Exynos, który jest w tym urządzeniu, nie nagrzewa się do tego stopnia jak tutaj w Pixelu, więc może jest to kwestia po prostu jakiejś optymalizacji konkretnie tej gry. Ja w nią gram, ja to odbieram niestety dość negatywnie, że telefon robi się dość szybko bardzo gorący. No i te rzeczy, o których wy mi pisaliście bardzo licznie, część z nich doświadczyłem, jak to, że nie zawsze jest tak super płynnie na Twitterze, chociaż przy tych 90 Hz mówiłem względem Pixela 6 Pro, gdzie tam mamy 120 Hz, tu nie jest aż tak bardzo widoczne, widać te delikatne gdzieś tam przycięcia w niektórych animacjach i tak dalej, że jest taki przeskok. Pewno dla części osób w ogóle to nie jest problem, natomiast jeżeli ktoś zwraca uwagę na tą płynność tych animacji w Pixelu, to na pewno będzie go to kłuło w oczy. No i pisaliście o różnych aplikacjach, z których ja nie korzystam, że również tam to występuje gdzieś tam na TikToku, że w jakichś innych aplikacjach też coś przeskakuje, więc widać, że tych problemów jest trochę. No i dużo wiadomości od was, że jakieś aplikacje się zamykały i tak dalej, że coś tam nie chciało się włączyć. Ja tego akurat na Pixelu 6 nie spotkałem, więc tutaj wierzę tylko wam, którzy wysłaliście mi te screeny, że niestety takie problemy się pojawiają. No i pojawiają się też problemy odnośnie aktualizacji, no tak jak ostatnia, no niektórzy stracili zasięg, niektórzy nie mogą na przykład płatności robić z tego, co czytałem na Twitterze, więc są różne dziwne problemy, które tak na dobrą sprawę na czystym Androidzie nie powinny występować i to niestety jest spory problem. I na końcu aparat, który
właściwie poza jedną rzecz, dwoma rzeczami, jest świetny. Bo to nadal jest aparat pikselowy, czyli ma domieszkę kontrastu trochę wyższego, więc zdjęcia są naturalne, trochę bardziej naturalne niż w poprzednich latach moim zdaniem. Ale to też dobrze, bo można sobie oczywiście to wsuwakami w postprodukcji zmienić. Więc zdjęcia są świetne właściwie w każdych warunkach. Ciężko zrobić złe zdjęcie pikselem, tak? Bo on naprawdę potrafi wyciągnąć taką dynamikę, taki kontrast, że to zdjęcie będzie nawet takie beznadziejne w słabej pogodzie, będzie wyglądało nieźle. Ogólnie w świetnych warunkach możemy wyciągnąć naprawdę rewelacyjne zdjęcia. Kompletnie nie brakuje mi teleobiektywu. Dwukrotne zbliżenie cyfrowe robi robotę i rzeczywiście algorytmy tej sztucznej inteligencji, które dodają jakby tej rozdzielczości tym zdjęciom cyfrowo powiększonym, w zupełności sobie radzą. Dwa minusy, o których mówię. Pierwszy z nich to na pewno to, że jeżeli mówimy o płynności interfejsu, no nadal to nie jest to, co powiedzmy gdzieś tam w iPhone'ie. No nie wiem, to czasami potrafi przeskoczyć i widać, że przy przełączaniu z szerokiego na podstawowy czy przełączaniu jakiejś tam funkcji coś przeskoczy, coś się nie załaduje. No kurczę, takie rzeczy nie powinny się zdarzać. I druga rzecz to niestety szeroki kąt, który nie jest tak szeroki, jak powinien. Tutaj ubolewam, że niestety no, tego się nie da zmienić. 114 stopni to jest za mało na szeroki kąt moim zdaniem. Nie mówię, że w ogóle nie widać tej różnicy, ale ona jest dużo mniej zauważalna niż w stosunku do innych telefonów, które mają 118, 119 czy 120 stopni. Ale ogólnie za zdjęcie jestem zadowolony i tak jak mówiłem w Pixelu 6 Pro, w Pixelu 6 mamy dużą poprawę, jeżeli chodzi o wideo. To jest znacznie poprawione, więc tutaj się cieszę. Bo tego brakowało na poprzednich pikselach i teraz jest naprawdę, myślę, może nie, że porównywalnie z iPhone'ami, ale blisko Samsungów, blisko Oppo jest naprawdę bardzo, bardzo w porządku. Więc podsumowując, Pixel 6 to jest telefon, a właściwie to jest takie doświadczenie, które no warto kiedyś, jeżeli będziecie mieli okazję, spróbować, bo rzeczywiście mając Pixela i nawet obok super szybki telefon, który będzie szybszy od Pixela, będzie miał lepsze wyniki w testach syntetycznych, będzie miał płynniejsze, bo krótsze animacje. To na Pixelu jest to takie coś, co nie wiem, co powoduje, że chce ci się korzystać z tego telefonu. Nawet jak widzisz gdzieś tam, że coś przyklatkuje, to gdzieś tam przymykasz chyba na to oko, bo wiesz, że to jest Pixel, że gdzieś tam to później poprawią. Chociaż tak jak mówię, no ta ostatnia aktualizacja i brak tych usprawnień, brak tych rzeczy na start, o których mówiłem, czyli rozpoznawanie twarzy, problemy z aplikacjami, problemy z optymalizacją, z nagrzewaniem. To są rzeczy, które kompletnie nie powinny się wydarzyć i mocno odbierają jakby urok tego, co stoi jakby za Pixelem z drugiej strony. Bo oprócz hardware'u, który może być lepszy, gorszy i zawsze to w Pixelach wybaczaliśmy, nigdy nie mieliśmy jakichś większych zastrzeżeń albo spoglądaliśmy bardziej przychylnie na tą kwestię software'ową, że to jednak jest Pixel, że to są jakieś fajne rzeczy, że to rzeczywiście super działa. Tu rzeczywiście tych problemów jest więcej niż w poprzednich latach, mam wrażenie. I niestety widzę, że wielu osobom, które przynajmniej obserwują mnie albo ja obserwuję i mają Pixela 6 lub 6 Pro, niestety zaczyna się dość mocno nie podobać. Gdyby tych błędów uniknąć, to rzeczywiście byłoby to bardzo dobre urządzenie. W tym przedziale cenowym, czyli 3000 zł, myślę, że jest bardziej sensowne niż 6 Pro. Przynajmniej dla mnie płaski ekran, lepsze rozwiązanie, chociaż wygląda gorzej i te ramki niestety nie są takie super atrakcyjne, ale brak teleobiektywu, reszta specyfikacji właściwie wygląda tak samo, no i mamy 90 zamiast 120 Hz, to nie są zmiany tak duże, żeby dopasać do urządzenia, które jest jednak cięższe, większe i mniej komfortowe. Ten i tak jest wystarczająco duży do codziennego korzystania. No i Te zdjęcia rzeczywiście, funkcje, które się pojawiły, czyli to rozmazywanie ruchu, to wycinanie, to są wszystko fajne bajery, natomiast myślę, że będziemy korzystać z tego okazjonalnie kilka razy, to tak samo jak ze zdjęciami portretowymi. Jak nam się przypomni, że ta funkcja jest, ok, to sobie to uruchomimy. Natomiast w takim codziennym użytkowaniu, kiedy będziemy robić po prostu zdjęcie za zdjęciem i chcemy szybko wyjąć aparat, cyknąć jakąś fotkę, to Pixel będzie się do tego jak najbardziej nadawał, chociaż chciałbym, żeby ten interfejs działał troszkę płynniej. Tak czy siak, uważam, że to jest dobre urządzenie, natomiast nie ma takich aspektów, żeby bić konkurencję, która znajduje się w tym samym przedziale cenowym. Są aspekty jak bateria czy aparat, które wypadają lepiej, ale są telefony, które i wyglądają lepiej, jeżeli chodzi o ramki, mają lepsze ekrany w tym przedziale cenowym spokojnie, 120-hercowe ekrany, mają lepsze specki, mają często teleobiektywy dodatkowo, no są po prostu telefony, które są bardziej kompletne mimo wszystko od Pixela 6. Ale Pixela wybiera się nie dlatego, że jest najlepszy w danym przedziale cenowym, tylko dlatego, że jest właśnie Pixelem.
Dajcie znać, co myślicie, jeżeli dłużej korzystacie z Pixela 6 lub 6 Pro, czy pojawiają się u Was takie problemy, czy też zniknęły, żeby osoby, które ewentualnie są zainteresowane, mogły się tutaj Was poradzić. Dzięki bardzo, zapraszam oczywiście do recenzji Pixela 6 Pro. Tam więcej rzeczy pokazywałem, jeżeli chodzi o poszczególne funkcje aparatu. Tutaj nie będziemy tego omawiać, bo to są te same aparaty, te same funkcje i główny aparat. Zdjęcia z niego możecie również wkleić do Pixela 6, to będzie dokładnie to samo. Zapraszam również do komentarzy, jak mówiłem wcześniej, do polajkowania i subskrypcji. Dzięki bardzo, trzymajcie się, no i pozdrawiam, cześć.